Warszawskie inwestycje. Serdecznie zapraszamy osoby, które będą brały udział w konferencji. Witamy serdecznie na konferencji prasowej zorganizowanej z okazji otwarcia Placu Pięciu Rogów. W dzisiejszej konferencji biorą udział Rafał Trzaskowski, prezydent miasta stołecznego Warszawy, Marlena Hapach, architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. W konferencji weźmie udział również Łukasz Puchalski, dyrektor Zarządu Dróg Miejskich. Witamy serdecznie, są z nami również dzisiaj Michał Olszewski, wiceprezydent miasta stołecznego Warszawy, Sławomir Potapowicz, wiceprzewodniczący Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Renata Niewitecka, przewodnicząca Komisji Ochrony Środowiska Rady Miasta Stołecznego Warszawy, Agnieszka Wyrwał, przewodnicząca Komisji Kultury i Promocji Miasta Stołecznego Warszawy. Witamy również radnego miasta stołecznego Warszawy, Piotra Żbikowskiego. Witamy też burmistrza dzielnicy Śródmieścia Aleksandra Ferenca, a także jego zastępczynię Magdalenę Wojciechowską. Witamy również serdecznie Wojciecha Trojanowskiego, prezesa firmy Strabag, odpowiadającej za prace budowlane na Placu Pięciu Rogów. Witamy też architekta Kacpra Ludwiczaka, zwycięzcę konkursu, który zapoczątkował przebudowę Placu Pięciu Rogów, a także przedstawicieli firmy WXCA, odpowiadającej za prace projektowe. Panie prezydencie, bardzo proszę. Dzień dobry Państwu, witam wszystkich na tak zwanym Placu Pięciu Rogów. Bardzo się cieszę, że dzisiaj możemy ten plac otworzyć. To dopiero początek, drodzy Państwo, zmian w centrum Warszawy. Przy okazji dzisiaj również zawieszana była wiecha w Muzeum Sztuki Nowoczesnej, bo tam też prace postępują. Zaczynamy właśnie od tego miejsca. Miejsce przede wszystkim oddajemy warszawiankom i warszawiakom do użytku. Jakbyście Państwo przypomnieli sobie te czasy jeszcze sprzed parunastu miesięcy, to nie zmieścilibyśmy się tutaj wszyscy na pewno na wąskim chodniku. Bardzo się cieszę, że to miejsce tak wygląda, że jest estetyczne, że wprowadziliśmy tutaj tyle zieleni, ile mogliśmy. To jest początek, dlatego że oczywiście, jak Państwo wiecie, zarówno ulica Chmielna, miejmy nadzieję, że do końca przyszłego roku również się zupełnie zmieni i zazieleni, również będą trwały prace nad ulicą Zgody. To są te wszystkie projekty, które tutaj realizujemy. Natomiast również otwieramy przetarg na zmianę na ulicy Kruczej. W związku z tym, że łączymy te przestrzenie, bo przecież ten plac centralny przez przejścia przy Rondzie Dmowskiego będzie skomunikowany tutaj z Placem Pięciu Rogów i ze wszystkimi tymi ulicami, które wymieniłem, właśnie Chmielną, Zgody, Złotą, zupełnie zmienioną ulicą Kruczą w przyszłości, całe to centrum będzie wyglądało zupełnie inaczej. No i oczywiście kontynuujemy pracę również na Marszałkowskiej. Bardzo się z tego cieszę, dlatego że historycznie to było takie miejsce, w którym warszawiacy bardzo lubili się spotykać. I jeszcze za czasów króla Poniatowskiego działał tutaj drewniany amfiteatr. 100 lat temu wszyscy przychodzili do braci Jabłkowskich, do domu towarowego i w związku z tym zawsze zależało nam na tym, żeby to miejsce wyglądało zupełnie inaczej, żeby można było tutaj spędzać czas z przyjaciółmi, z rodziną, odpocząć na ławce, czy właśnie w cieniu tych drzew, które tutaj posadziliśmy, odpocząć.
Chcielibyśmy oczywiście, żeby tej zieleni było więcej, natomiast trwała dyskusja z wojewódzkim konserwatorem. No niestety, rzeczywiście historycznie tutaj zieleni nie było, więc zrobiliśmy to, co mogliśmy. A jak Państwo wiecie, tego typu miejsca nie są łatwe do remontu, dlatego że mnóstwo kabli, instalacji, ale udało się. Także bardzo się cieszę, że to miejsce wygląda zupełnie inaczej. Oczywiście, jak Państwo wiecie, utrzymaliśmy ruch autobusowy. To ważne, dlatego że staramy się, żeby przede wszystkim komunikacja miejska miała swój priorytet i żeby łączyć te potrzeby, które są potrzebami wszystkich warszawiaków. Drodzy Państwo, te wszystkie kolejne prace oczywiście się będą toczyć, w związku z tym mam nadzieję, że w przeciągu dosłownie roku czy dwóch cała ta okolica będzie wyglądała zupełnie inaczej. I tak jak od samego początku zapowiadaliśmy, centrum miasta nowoczesnego musi być i rozwijać się w sposób zrównoważony. Musi tutaj być zieleń, musi tu być miejsce dla pieszych, dla rowerzystów, dla komunikacji miejskiej. No oczywiście ci, którzy używają samochodów, wjeżdżają w to miejsce wtedy, kiedy muszą. I przy okazji również odpowiadając na pytanie, bo takich pytań mnóstwo się też pojawiło w mediach społecznościowych, tak, będziemy starali się tutaj być bardzo pryncypialni, jeżeli chodzi o kwestie parkowania i w związku z tym będą dodatkowe dyżury Straży Miejskiej, również kwestia monitoringu. Natomiast w momencie, kiedy cała ta przestrzeń się zmieni, wtedy będziemy się zastanawiali nad jeszcze bardziej daleko idącymi rozwiązaniami. Pamiętajcie Państwo, że nie zamykamy całego placu, dlatego że przez cały czas tutaj będzie kursować komunikacja miejska, co zresztą Państwo widzicie. Bardzo się cieszę, że zszywamy tę przestrzeń w Warszawie, że ona staje się coraz bardziej nowoczesna i przyjazna dla wszystkich warszawianek i warszawiaków. Dziękuję Państwu bardzo. Bardzo dziękujemy Panie Prezydencie. O zabranie głosu poprosimy Panią Marlenę Happach, architekt miasta, dyrektorkę Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że z tego miejsca mogę zabrać głos, bo mam wrażenie, że trudno byłoby w tym miejscu stanąć jeszcze kilkanaście miesięcy temu wśród jadących tędy samochodów. A wszyscy Państwo, którzy tutaj stoją, staliby stłoczeni na chodnikach przy samych elewacjach, piżejach sąsiednich budynków. Więc możemy zobaczyć to miejsce z zupełnie nowej perspektywy, a jednocześnie, mimo tego, że jest dzisiaj naprawdę ciepło, jednak skorzystać chociaż z tej odrobiny cienia, która będzie przecież cały czas rosła, bo te drzewa, które widzimy, są już w tej chwili całkiem imponujące, jak na drzewa, które dopiero co tutaj zostały posadzone, a z każdym rokiem będą coraz większe, coraz bardziej rozłożyste i wreszcie mamy nadzieję, że stworzą tutaj swego rodzaju zielony dach, który pozwoli nam przebywać w tym miejscu w pewnym komforcie klimatycznym, a jednocześnie, co jest bardzo istotne, jest to taka strefa transferu, połączenia się kierunków z różnych ulic, które się tutaj krzyżują. Nie mamy odebranego tego miejsca, które niezbędne nam jest do przechodzenia, do przejeżdżania rowerem, dla transportu zbiorowego, o którym mówił Pan Prezydent. I mogą też wyrosnąć, na czym nam bardzo zależy, kolejne ogródki gastronomiczne, kolejne usługi handlu, gastronomii, których nam tutaj przybywa, ale i cały czas bardzo brakuje. Bo pamiętajmy o tym, że centrum to oczywiście potrzeba cały czas zieleni, bo jednak ten problem klimatyczny cały czas nam towarzyszy i musimy mu zapobiegać. To kwestia ruchu i takiego demokratycznego podziału naszej przestrzeni, bo do tej pory dominował ruch samochodowy, jeżeli chodzi o samą dyspozycję tej przestrzeni w samych ulicach. Natomiast na dzisiaj możemy już powiedzieć o tym, że zarówno piesi, jak i rowerzyści, jak i transport zbiorowy mają tej przestrzeni przeznaczonej tyle, ile potrzeba. Ale centrum to też przedsiębiorczość, to też duże domy handlowe, małe butiki, duże restauracje i mniejsze knajpki, gdzie wszyscy lubimy przebywać i chcielibyśmy takie właśnie warunki stworzyć we współpracy z przedsiębiorcami, aby na tego rodzaju bogaty program było tutaj miejsce. Bardzo dziękuję. Serdecznie dziękujemy. Panie dyrektorze, zapraszamy. Dzień dobry Państwu. Ja chciałem powiedzieć, że dzisiaj kończymy pierwszy projekt, ale za chwilę będziemy zaczynać kolejne, bo Plac Pięciu Rogów to początek zmian dla całego obszaru. Cała przestrzeń będąca w zasięgu Państwa wzroku w tej chwili jest projektowana i to będą kolejne projekty, które będą wdrażane, jeśli chodzi o realizację. My jeszcze chwilę będziemy tutaj z pracami.
Te płyty cały czas będą wzmacniane przez mikrokruszywa, które będą dosypywane jeszcze przez jakiś czas. Pracujemy z pewnymi detalami, które już nie wstrzymują użytkowania placu, ale jeszcze odrobinę cierpliwości proszę nam dać, bo pewne takie rzeczy, które musimy zrobić, a są długotrwałe, będą jeszcze mieć miejsce. Dla wszystkich chętnych, to z tyłu za Państwa plecami widać neon wolne, parking pod dawnym smykiem, więc problemu z parkowaniem nie ma. Nie zachęcamy tutaj do parkowania. W ostatnich dniach zamontowaliśmy system kamer, który ma wyłapywać kierowców wjeżdżających w tą przestrzeń, a w tej przestrzeni mogą przebywać tylko i wyłącznie autobusy na układzie drogowym i przejeżdżać pojazdy mieszkańców, którzy dojeżdżają do posesji, posiadają stosowny identyfikator. Dla osób, które jakby nie będą stosować się do tego zapisu, to ja tylko przypomnę, że wjazd pod znak B1 to jest 5 punktów karnych, więc 5 takich wjazdów jest jednoznaczne z zabraniem, z utratą prawa jazdy, więc trzeba skalkulować, czy to się opłaca, bo ten system absolutnie będzie bezwzględny. Ja słyszałem takie opinie w momencie, kiedy ruszaliśmy z e-kontrolą i z systemem kontroli w strefie płatnego parkowania, gdzie mieliśmy takich mieszkańców, którzy konsekwentnie nie płacili za parkowanie i nagle się okazywało, że dostali 10-15 wezwań w tym samym czasie i wiedzieli, że nie można parkować, ale nie wiedzieli, że to ktoś sprawdza. To ja mówię, my to sprawdzamy i proszę mieć to z tyłu uwagi. Jeśli chodzi o zieleń, to co Państwo widzicie tutaj, jest bardzo mocno rozbudowane pod spodem. Każde z tych drzew zajmuje 16 metrów kwadratowych pod ziemią, znajdują się w komorze, która umożliwia rozrost korzeniom, bo te drzewa dzisiaj już okazały, ale one jednak będą się rozwijać. Daje się, to są drzewa, których korony można formować. Mamy nadzieję, że docelowo będziemy mieli tutaj zielony dach. I myślę, że jakby ta inwestycja drogowa też bardzo mocno wpłynie na zmianę charakteru. My dzisiaj przez godzinę słuchaliśmy o tym, jak ten plac funkcjonował, to skrzyżowanie funkcjonowało przez kilkaset ostatnich lat. Mieliśmy tu nawet cyrki, strzelaniny. Dzisiaj mamy plac miejski. Jedno, co się przewijało, to gastronomia, restauracja. Tutaj było zaplecze od zawsze warszawskich restauratorów i mam nadzieję, że tak będzie i teraz ten plac wypełnią ogródki kawiarniane i wróci tu na dobre życie. Dziękuję bardzo. Serdecznie dziękujemy. Teraz Państwo, Szanowni Państwo, jest czas dla Państwa. Gorąco zachęcamy do zadawania pytań. Bardzo prosimy o ich zadawanie do mikrofonu. Koleżanka w czerwonej bluzce mikrofon ma. Dzień dobry, Franciszek Wajdzik, Radio Tok FM. Do Pana Prezydenta mam pytanie o odniesienie się do informacji o potencjalnym sporze zbiorowym w zakładach autobusowych i widmie strajku. Jak Pan skomentuje te doniesienia? Dziękuję. Rzeczywiście, drodzy Państwo, sytuacja budżetowa miasta jest niesłychanie trudna, zwłaszcza jeżeli chodzi o wydatki bieżące, dlatego że te kolejne zmiany podatkowe, rząd ma oczywiście prawo wprowadzać zmiany, natomiast niestety dzieją się za pieniądze samorządów, czyli za pieniądze warszawianek i warszawiaków. W związku z tym sytuacja jest rzeczywiście napięta, zwłaszcza jeżeli chodzi o wynagrodzenia. Trwają rozmowy, my przez cały czas apelujemy o rozsądek. Mam nadzieję, że się porozumiemy, bo ja rozumiem te postulaty, no ale niestety sytuacja finansowa jest taka, jaka jest. Tutaj głównie chodzi o wydatki bieżące, dlatego że tutaj rzeczywiście mamy olbrzymi problem w związku z tym, że te dochody miasto są zabierane, ale to również dotyczy kwestii związanych z inwestycjami, dlatego że właściwie w każdej inwestycji wykonawcy w związku z niesłychaną drożyzną, z nieprawdopodobną inflacją stawiają nowe warunki, uważają, że wszędzie powinny się pojawić dodatkowe pieniądze. Mamy problem z metrem, gdzie wykonawca mówi o tym, że trzeba będzie kolejnych kilkuset milionów złotych, żeby te inwestycje dokończyć. Stąd też tak bardzo ważne jest finansowanie metra z unijnych pieniędzy. Nie wiem, czy Państwo widzieli, ale mamy również już propozycje konkretne w przetargu na salę kongresową, gdzie znowu wiele, wiele dziesiątek milionów przekroczone są te nasze estymacje, które mieliśmy jeszcze dosłownie rok temu. Także sytuacja jest bardzo trudna, jeżeli chodzi o finanse.
No a my oczywiście przez cały czas analizujemy i zastanawiamy się, jak sobie z tym problemem poradzić. Prosimy o kolejne pytanie. Dzień dobry, Jarosław Wosowski, Gazeta Stołeczna. Ja chciałbym się skupić na miejscu, w którym jesteśmy i przekazać pytanie, które sobie zadaję ostatnio wielu warszawiaków, dlaczego tu jest aż tak betonowo, a za rogiem aż tak asfaltowo na odcinku Kruczej przylegającym. Zarząd Dróg Miejskich wylał 4 pasy asfaltu, nie posadził ani jednego drzewa. I czy pan się nie obawia, że warszawiacy będą tutaj przychodzili smażyć sobie jajka sadzone, jak to się dzieje na rynkach w Kutnie czy ostatnio w Leżajsku? Czy możemy liczyć na jakieś korekty jeszcze z zieleni? Panie redaktorze, zawsze szklanka może być w połowie pełna albo w połowie pusta, natomiast świetnie pan wie, że tutaj nigdy nie było zieleni. Wie pan dobrze, że były spory z wojewódzkim konserwatorem, który nie chciał tutaj tych drzew. I też jasno o tym mówimy, że po pierwsze te drzewa dopiero co zasadziliśmy, że one będą znacznie większe, będą dawały znacznie więcej cienia. Mówił przed chwilą pan dyrektor również o tym, że to nie jest tak, że takie drzewo zajmuje tylko te kilkadziesiąt centymetrów, tylko zajmuje powierzchnię, jego korzenie zajmują powierzchnię 4 tych płyt, na których stoimy. Ja bym bardzo chciał, żeby tej zieleni było więcej i oczywiście, że będziemy robili korekty, natomiast też musimy być realistyczni i biorąc pod uwagę, co jest pod nami, plątanina kabli, biorąc pod uwagę to, jakie nastawienie do zieleni ma wojewódzki konserwator zabytków, cieszę się, że tę zieleń tutaj mamy, bo w ogóle mogłoby jej nie być, tak jak zresztą było historycznie. I będziemy robili absolutnie wszystko, żeby tej zieleni było więcej. Jak pan wie, na Chmielnej planujemy, żeby tej zieleni było więcej. Znowu pan konserwator ma z tym problem. Mam nadzieję, że tego problemu w końcu nie będzie miał. Przebudujemy Złotą Zgody i również Kruczą. Jeżeli chodzi o kwestię związaną z tym przetargiem, on zostanie wkrótce odtworzony i tej zieleni tutaj w centrum będzie znacznie, znacznie więcej. I oczywiście, tak jak mówię, zawsze można chcieć, żeby zieleni było więcej, my na pewno będziemy tutaj robić korekty. Proszę też pamiętać o tym, że my nie zamknęliśmy całego placu, tylko tutaj normalnie jest ulica, po której jeżdżą autobusy, w związku z tym też nie mogliśmy doprowadzić do tego, że ta zieleń jest absolutnie wszędzie, ale wsłuchujemy się w te głosy. Ja mam nadzieję taką szczerą, że co prawda dzisiaj więcej też w tonie pana komentarza jest tego pesymistycznego spojrzenia na to, co się dzieje, co mnie trochę dziwi, dlatego że wydaje mi się, że ten plac naprawdę zmienił się nie do poznania, ale jestem przekonany, że jeżeli te drzewa urosną, jeżeli tej zieleni dostawimy jeszcze trochę, jeżeli będą tutaj, a będą ogródki kawiarniane, to na pewno to miejsce będzie przez warszawianki i warszawiaków lubiane i zapewniam pana, że na pewno będzie wyglądało inaczej. I będzie się komponować ze zmianami, które projektujemy i które wcielamy w życie w całej okolicy, od Marszałkowskiej przez Chmielną, Kruczą, te wszystkie ulice, które wymieniłem. No i oczywiście po remoncie przez rząd alei również będziemy dbali o to, żeby aleje wyglądały zupełnie inaczej. Najważniejsze jest jedno, żeby to miejsce odżyło. Jak państwo jeszcze pamiętacie, te kilkanaście miesięcy temu tutaj można było co najwyżej szybko przebiec przez pasy i iść dalej, a dzisiaj można spokojnie spacerować, dzisiaj można tutaj spędzać czas, a przecież to dopiero początek i na pewno to miejsce będzie wyglądało w przeciągu najbliższych kilku miesięcy jeszcze lepiej, jeszcze bardziej zielono, jeszcze bardziej przyjaźnie dla nas wszystkich. Bardzo dziękujemy. Nie widzę już kolejnych pytań, dlatego serdecznie dziękujemy za udział Państwu dziennikarzom, uczestnikom dziękuję konferencji. Dziękuję Państwu bardzo, dobrego dnia i miejmy nadzieję, że się będziemy tutaj często spotykać. Do widzenia. Zapraszamy do nagrań indywidualnych. Ja mam pytanie a propos nowego centrum Warszawy. Bo co jest mniej więcej planowane z tej okazji? To co dzisiaj prezydent Trzaskowski na konferencji już mówił. W tym tygodniu ogłosiliśmy przetarg na dokumentację projektową dla ulicy Kruczej. Cały ciąg ulicy Kruczej zyska nowe oblicze. To będzie zupełna rewolucja, jeśli chodzi o tą ulicę. Dzisiaj oprócz tego układu, który mamy chodników zewnętrznych, będzie też pas dzielący, który będzie deptakiem z minimalną szerokością 8 metrów, więc no, taki, który daje możliwość i zagospodarowania go zielenią niską i wysoką, ale też zrobienia solidnego ciągu pieszego. W tej chwili trwają prace projektowe zarówno w Zarządzie Terenów Publicznych w zakresie przebudowy, rewitalizacji ulicy Chmielnej,
jak i w Zarządzie Dróg Miejskich, jeśli chodzi o ciąg ulicy od placu Pięciu Rogów w kierunku ulicy Świętokrzyskiej. Dodatkowo to, co się w tej chwili zaczyna, no to za chwilę, myślę, że w ciągu kilku najbliższych tygodni rozpocznie się budowa parkingu na placu Powstańców Warszawy, a po nim też rewitalizacja tego placu. Czy jest planowana tam strefa tylko i wyłącznie dla mieszkańców, żeby mogli parkować w takim razie przy placu Powstańców Warszawy? Tu zachodzą bardzo duże zmiany w zakresie organizacji ruchu. Dzisiaj już wiemy, że przez plac Pięciu Rogów przejechać się nie da, jeśli chodzi o ruch tranzytowy. Za chwilę w ramach kolejnych zmian będziemy likwidować przejazd pod ulicą Marszałkowską, więc tutaj tak naprawdę zostaną odcięte dopływy, jeśli chodzi o ruch tranzytowy, i będziemy ograniczać te zmiany w kierunku pozostawienia możliwości korzystania z transportu indywidualnego tylko i wyłącznie mieszkańców. Jeszcze pytanie na temat ulicy Gruczewskiej. W ostatnim czasie rozpoczęła się przebudowa ulicy Kondratowicza, gdzie jest bardzo dużo drzew. Czy jest coś takiego planowanego na ulicy Gruczewskiej? Nie, ulica Gruczewska została zmodernizowana po budowie metra na odcinku Wolskim, czyli od ulicy Leśno do Prymasa Tysiąclecia. Za ten projekt odpowiadaliśmy w Zarządzie Dróg Miejskich i można jechać, ocenić, jakby, który odcinek ulicy Gruczewskiej wygląda korzystniej. Ja jestem nieobiektywny, powiem, czy odcinek Wolski. Na ulicy Kondratowicza trwa przebudowa i modernizacja. Po budowie metra tam za blisko 70 milionów zostanie przebudowany cały układ drogowy, w wyniku którego pojawi się około 500 nowych drzew dosadzanych do już istniejących. W ramach poprzednich prac na metrze przebudowaliśmy obwodnicę Targówka, czyli ciąg handlowy Osowskiego. No i nie przebudowany został odcinek ulicy Gruczewskiej na odcinku Bemowskim. Tam ten układ drogowy jest utrzymany po staremu. Jeszcze pytanie co do placu Trzech Krzyży. Kiedy jest planowane rozpoczęcie prac budowlanych? Oferent, który złożył najkorzystniejszą ofertę, został wezwany do złożenia dokumentów w postępowaniu przetargowym. Termin mija mu jutro. Zakładamy, że w tym, najpóźniej w przyszłym tygodniu, uda nam się ogłosić rozstrzygnięcie tego przetargu. Oczywiście w procedurze zamówień publicznych mamy terminy na odwołanie, w tym przypadku projekt unijny, więc 10-dniowy termin na odwołania. Jeśli żadne odwołanie nie wpłynie, to myślę, że w ciągu najbliższych tygodni będziemy mogli rozpocząć pracę na placu Trzech Krzyży. Dziękuję. Dziękuję.